usłyszenia tych wspaniałych wierszy pana Krzysztofa. Ja chciałbym wykonać tylko jeden wiersz właśnie pana Krzysztofa, który zrozumiałem i który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. To jest też wiersz, który mogli państwo przeczytać na plakacie. Gdzie jest ten?
siebie. Gdzie Drodzy Państwo, ja na zakończenie jeszcze, jako że jesteśmy w siedzibie u pieśniarzy, był taki pomysł, żeby właśnie pożegnać się piosenką. Drodzy Państwo, ci, którzy są po raz pierwszy i nie wiedzą, tam przy drzwiach stoi sobie niepozornie nasz gospodarz Donat Kamiński. To jest człowiek, jakich mało. Ja do Donata, brawa, tak jest. Bo to dzięki jego inicjatywie mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Donat jest człowiekiem, jakich mało, ponieważ ja, gdy dowiedziałem się, że dzisiaj będzie tutaj takie spotkanie, zadzwoniłem do niego i poprosiłem, czy on mógłby mnie zaprosić, żebym zaśpiewał piosenkę. Więc on za chwilę odzwonił, że on mnie zaprasza, żebym zaśpiewał piosenkę. Jest to piosenka, której nie śpiewałem od lat. Nie śpiewałem od lat, a miałem takie przeczucie, że ona poruszy pewne ważne kwestie, które tutaj dzisiaj właśnie zostały poruszone, że odpowiada na pewne pytania i pewne odpowiedzi. Sekundkę. Dawno temu, jeszcze w czasach, gdy studiowałem, mieliśmy w innym mieście zupełnie podobny klub, gdzie też spotykali się pieśniarze i pewnego razu zadaliśmy sobie taki temat, żeby zrobić piosenkę taką troszeczkę niemożliwą, taką z czegoś, z czego wydawałoby się, że piosenki się zrobić nie da. Tam pojawiły się różne pomysły, między innymi piosenka o instrukcji użycia gaśnicy. Ja zawsze byłem zwolennikiem wzniecania pożarów raczej niż ich gaszenia, więc sięgnąłem do tekstu. Wiecie Państwo, jak się patrzy na kartkę, to niektóre teksty mają swoją ciężkość, bo na przykład mają taką linię po środku, albo nie po środku, jest taka kreska i nad kreską jest tekst właściwy, a pod spodem są przypisy. To Państwo doskonale to znacie. Są takie teksty, które tę dolną część mają bardzo, bardzo lekko, a są takie, gdzie jest większa zawartość przypisu niż tekstu. W przekładzie Miłosza, Thomas Stern Eliot. Ja wybrałem pewne fragmenty, jest to kompilacja. Państwo sami zobaczycie, czy udało mi się jakiś sens osiągnąć i czy to moje przeczucie, że dzisiaj tutaj się z tą piosenką nadam, było słuszne. Światła, ni cienia,
i kraina nieżywa, kaktusowa kraina, wydrążona dolina umierających gwiazd. Na oślep szukamy nieufni i nie. Zgromadzeni na oślep szukamy nieufni i niemi królestwa śmierci bez świateł ni cieni. Albowiem życie jest bardzo długie, więc okrążajmy kaktus nasz, okrążajmy kaktus nasz, okrążajmy kaktus nasz, okrążajmy, tak się bowiem kończy świat, tak się bowiem kończy świat, tak się bowiem kończy świat, tak.